Jak będzie wyglądał transport? Czy z tych transportów, które mają być realizowane do planowanego zakładu, dostarczając surowiec, jest jakakolwiek szansa, że będzie cokolwiek się z tych transportów wydobywało? To jest jeden z największych punktów obawy mieszkańców, a w szczególności naszych najbliższych sąsiadów. Znam kilka firm w Polsce, które zajmują się kategorią trzecią, transportują kategorię trzecią, które posiadają poważny tabor. I z tych kilku firm wybrałbym maksymalnie dwie firmy, które dla mnie, dla moich potrzeb spełniałyby wymogi. Uważam, że w początkowej fazie będziemy korzystać z tych dwóch firm. Rozmowy są takie już przeprowadzane. Jest to specjalistyczny tabor. Są to tak szczelne jak cysterna do mleka. Pióra są włożone w nierdzewnych kontenerach, które z góry mają klapy otwierane podczas załadunku, potem zamykane na uszczelkach. Z boków nie ma prawa nic. Tylna klapa jest też na uszczelce. Przy rozładunku się otwiera, wysypuje. Kontener dezynfekowany wyjeżdża z hali. Krew jest zwożona w nierdzewnych cysternach z podwójnym płaszczem izolowanym. Także krew nie nagrzewa się od słońca. Jest tak, jak wyjedzie z temperaturą 14 stopni z ubojni. Wiemy wszyscy, że krew drobiowa ma 36-37 stopni po uboju. Ona jest schładzana w specjalnych do tego buforach na ubojni i 14 stopni. Taką krew muszę mieć 14 do 15 stopni przywieziono do mnie. Samochód cysterna, który ma pompę i pompuje, wciąga tą krew, przyjeżdża do mnie, podłącza się i z powrotem wpompuje w moje bufory, w moje zbiorniki. Także łańcuszek szczelności jest zachowany. Mleko też nie cieknie, a są to tego typu właśnie nowoczesne transporty. Jeżeli chodzi o odpady miękkie, przypuszczać, że mogłoby coś wyciekać, są to też prawie cysterny, tylko w innym kształcie, bardzo szczelnie zamknięte, można powiedzieć wręcz hermetycznie. I takie transporty w naszej firmie będą wykonywały usługi i takie firmy. W drugiej fazie naszej działalności myślimy, że już w drugim, trzecim roku chcemy uruchomić własny transport. Do tego powołamy nową spółkę logistyczno-transportową, która będzie, powiedzmy, chcemy mieć jakieś 25-30 samochodów ciężarowych i do tego będzie znowu 25-30 miejsc pracy. I chcemy sami to zwozić. Pojawiały się takie komentarze w internecie, że te surowce mogą być dostarczane nazywanymi popularnie łódkami, będą tylko przykryte plandekami. Jest jakakolwiek szansa na to, że faktycznie surowiec mógłby być dostarczony do państwa zakładu właśnie w takiej łódce? To są ewentualnie jakieś pomówienia, że do naszego zakładu. Ja mogę zagwarantować swoją osobą, że nie będzie, bo to jest zaznaczone w technologii. Transport będzie hermetyczny. I tylko taki będzie dla nas pracował. Zamknięty. Żaden inny. W planach budowy widać oczyszczalnię. W jakim celu ma ona powstać? Jakie zastosowania technologiczne w niej będą? Oczyszczalnia jest to bardzo, bardzo innowacyjna oczyszczalnia, która to otrzymała w 2016, bodajże 15 roku, dwie nagrody, pierwsze nagrody w Londynie, jeżeli chodzi o zaawansowaną, wysoko innowacyjną technologię. Oczyszczalnia będzie całkowicie zamknięta, szczelna, nie będzie miała żadnych zbiorników, basenów, z których by coś się mogło, jakieś opary wydostawać. Jest to szczelnie zamknięty obiekt. Ścieki będą oczyszczane, ale także będą jakby organiczne związki wytwarzały w urządzeniach, w technologiach, wytwarzać będą biogaz, który będzie też zawracany do technologii, który będzie wykorzystywany do procesów produkcyjnych. Tym samym zmniejsza nam mocno zużycie energii gazowej, bo gaz z biogazowni, wiadomo, jest mniej kaloryczny, ale będzie mieszany z gazem ziemnym i będziemy go wykorzystywać. Tak? To jest pomniejszenie. Musimy oczyścić, żeby do naszej kochanej rzeki Wieżycy oddać czystą wodę. Czystą wodę. Często w mediach społecznościowych pojawiają się obawy okolicznych mieszkańców o nieprzyjemny zapach, który może towarzyszyć podczas funkcjonowania zakładu. Czy jest taka możliwość? Jeszcze raz muszę powiedzieć, że w naszym przedsięwzięciu, które mamy zamiar zrealizować, nie ma takiej możliwości. Ze względu na to, że zastosowaliśmy i dobraliśmy technologie sprawdzone, najwyższej jakości, oprócz tego zastosowaliśmy wszystko w bypassach, wszystko w podwójnie. Nawet, można powiedzieć, nic nie da nawet 5 oksydajzerów i 5 spłuczek chemicznych, jak będzie
nawałnica huraganowa i prąd nam zniknie, a my będziemy mieli zasilanie i ze Starogardu, i ze Pszczewa. Także dwa kierunki zasilania. Jak tu nawałnica zrobi cokolwiek, no to mamy tu, ale jak zrobi i tu, to w naszej technologii jest zaprojektowany agregat prądotwórczy dieslowski rezerwowy na 2,2 MW. Także jest tak technologia dobrana. Taka sama sytuacja, jak gdyby chirurg na otwartym sercu operację robił, że będzie nawałnica na zewnątrz i on tego nie poczuje, że mu światło zgasło. Także wszystkie urządzenia na spokojnie będą pracowały. Kolejny z komentarzy, który można przeczytać na portalach społecznościowych. Mieszkańcy boją się o przedostawanie się płynów z rozkładu odpadów zwierzęcych do wód gruntowych. W naszym projekcie jest to nie do pomyślenia w ogóle. Jest to niemożliwe, krótka odpowiedź. Po pierwsze, transport zamknięty, szczelny w cysternach. Rozładunki będą odbywały się do hali przyjęć. Jest to szczelna brama, dok. Brama się otwiera, jest zielone światło, cysterna cofa na halę przyjęcia surowca. Brama się zamyka, następnie otwiera się dopiero mulda, klapa muldy przyjęcia surowca, tak jak wspominałem, 50-tonowa. Czy to cysterna do krwi przyjęcia, czy mulda do piór, czy mulda do miękkiego. Po rozładunku muldy są zamykane. I dopiero wtedy, bo tak będzie zautomatyzowane, tak sobie, dopiero po zamknięciu muldy surowcowej w środku hali nastąpi zielone światło na zewnątrz, otworzy się brama i ciężarówka, cysterna będzie mogła opuścić halę przyjęcia surowca. A wszystkie odpady będą magazynowane w muldach szczelnych, nierdzewnych. Nie ma absolutnie możliwości, a one też stoją, są usytuowane jakby w ziemi, w piwnicy, pod którymi są kraty ściekowe i jeżeli coś podczas rozładunku by się wydostało, to spływa do oczyszczalni ścieków. Nie ma absolutnie możliwości, żeby cokolwiek do gruntu się dostało. Jakie działania informacyjne wykonała oraz jakie planuje wykonać spółka dotyczące planowanej inwestycji? Uważam, że spółka takie działania rozpoczęła już w 2017 roku w grudniu, nawet i wcześniej, bo oficjalnym pismem prosiliśmy i zapraszaliśmy władze miasta i radnych do wspólnego odbycia wyjazdu do Włoch celem obejrzenia istniejącego, pracującego od 5-6 lat zakładu. Firma ta we Włoszech w chwili obecnej buduje drugi zakład. 400 metrów od tego zakładu. A to jest wszystko w granicach mieszkańców. To było jedno takie zaproszenie, gdzie skorzystano wtedy, kilka osób tylko pojechało, 3 osoby bodajże. Później było spotkanie, myśmy poprosili o to spotkanie, nas nikt nie zaprosił, na sesję Rady Miasta w grudniu 2017 roku, gdzie ja miałem okazję, jest to też jeszcze na filmach, że można obejrzeć moją wypowiedź, moje deklaracje, gdzie wtedy już mnie nie wierzono w różne sprawy, no nie było podejścia, absolutnie nie widziałem zainteresowania, może kilka osób, ale to cząstka. Następnie zrobiliśmy spotkanie w pierwszym tygodniu Nowego Roku w sołectwie we wsi Nowy Dwór. Potem miesiąc później, chyba 8, 10, coś po środku, może 9 lutego, też z naszej inicjatywy zaprosiliśmy zainteresowanych i władze. Każdy miał prawo wejść i tam też było szeroko omawiane, puszczaliśmy troszeczkę historię o naszej rodzinie, bo gro ludzi powiedzmy jest nowych, tak, co dopiero niedawno mieszka. Staramy się, żeby to wszystko uświadomić ludziom, pokazać. Pokazywaliśmy na filmie o zakładanej produkcji. Po tej projekcji były pytania zadawane. Pana redaktora, który mi pytanie zadał, przecież na sali było bardzo cicho, a redaktor dość głośno zadał pytanie. Panie Michna, czy ewentualnie, jak nie będzie ten plan zatwierdzony, 2 kilometry, czy ma pan alternatywę? I ja oficjalnie głośno powiedziałem, dość głośno, że mam. Tutaj, gdzie teraz procedujemy, to jest miejsce, gdzie ja zacząłem wszystkie wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to właśnie na ten teren. Tak, o przyznanie nam dofinansowania. I ja wyraźnie powiedziałem, także ludzie znali sytuację
i wiedzieli. Jeszcze były wysyłane pisma, raporty do władz miasta, do rady miasta, raporty o ewentualnych korzyściach, które ta inwestycja przyniesie, informacje, co mieliśmy zrobić, powiedzmy, przy inwestycji oddalonej 2 kilometry od nas, jakie korzyści by były dla wsi Nowy Dwór. Potem były informacje takie, że chcieliśmy spotkania aranżować ze stowarzyszeniami. Wyszliśmy naprzeciw, bo bodajże jest 5 stowarzyszeń się zgłosiło, czy 6 nawet jako strony w postępowaniu, w tej procedurze środowiskowej, i do wszystkich wysłaliśmy, co niektóre wracały bez odbioru, ale wysyłaliśmy jeszcze raz na inne adresy, dochodziły, także zwrotki wróciły i nie ma reakcji, bo myśmy podali, że chcielibyśmy się spotkać, chcielibyśmy przekonsultować, uświadomić, powiedzieć, przekazać to stowarzyszeniom i prosiliśmy, żeby wyciągnęliśmy rękę, żeby oni wskazali terminy. Do dziś nie mamy odpowiedzi. Jest jedna, trzeba powiedzieć, jest. I to bardzo blisko, bo po sąsiedzku, można powiedzieć, przedstawiciel mieszkańców. Tak uważam, że to był przedstawiciel mieszkańców. Przekazaliśmy, spotkaliśmy się tutaj, przekazaliśmy pełną informację. Uważamy, że została zrozumiana. I na tą chwilę dostaliśmy też delikatną odpowiedź mailową, bo tam w tym zaproszeniu do spotkań, do tej propozycji, były nasze telefony, maile i dostaliśmy info właśnie też od naszej najbliższej strony w postępowaniu, to znaczy się od przedstawiciela mieszkańców. Jest do dyspozycji i gotowy do takiego spotkania w każdej chwili, ale my mamy wyznaczyć termin. Jak przebiega współpraca państwa spółki z Radą Miasta, gminą Pelplin oraz stowarzyszeniami, które zaangażowały się w toczący, nazwę to, spór? Odpowiedzieć trzeba prawdę. W 2017 w grudniu spotkanie pierwsze na sesji. Owszem, wysłuchano mnie, ale moje odczucie było bardzo negatywne, jeżeli chodzi o radnych. Druga sprawa była spotkanie w Nowym Dworze. Po tym nie było nic dalej, odezwy. Później miało dojść do tego procedowania tej działki. To, co wiem, to, co słyszałem w czerwcu w zeszłym roku, w 18, były to same sprzeciwy z ich strony, że nikt nie jest za, wszystko przeciwnie. I to wszystko. I to do dzisiaj. No dzisiaj jest procedowanie przez nowego burmistrza. Tyle, co wszyscy wiemy, dostał to obligatoryjnie, ponieważ poprzednia władza wydała mi decyzję negatywną w miesiącu wrześniu i to tak rażące były decyzje. No nic innego nie pozostało nam, jak żeby nasza kancelaria się tym zajęła, prawna, zajęła się i zrobiła, co najmniej wystosowała 10 rażących zarzutów i to było skierowane do SKO, Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Tam czas się przedłużył o następne pół roku, w końcu w lutym dostaliśmy decyzję, tak jak przewidywaliśmy, bo zgodnie z literą prawa wszystko było z góry na dół, nasza spółka wygrała to postępowanie. Czy państwo jako inwestorzy zapraszali mieszkańców, władze Pelplina do Włoch celem zobaczenia obecnie funkcjonującej technologii oraz wybudowanych bezpośrednio domów mieszkalnych wokół tego zakładu? Czy doszło do tego wyjazdu? Jeżeli nie, to dlaczego? Takie zdarzenia miały miejsca i to można powiedzieć w kilku miejscach. Jedno to dotyczyło po spotkaniu w Nowym Dworze. Zapraszaliśmy i to mieszkańców, tylko że daliśmy takie propozycje, żeby powiedzmy mieszkańcy wybrali się sami spośród mieszkańców, żeby wybrali, żeby to nie było, że ja kogoś wskazałem, tylko że tam proponowaliśmy jakieś 5 do 6 osób i też proponowaliśmy, żeby z gminy, z miasta, z radnych, żeby to też było gdzieś na poziomie 5 osób. Owszem, zgadza się, proponowaliśmy też, że wszystkim się zajmiemy, że zorganizujemy bilety, jeżeli będziemy mieli nazwiska i paszporty, zorganizujemy hotel blisko zakładu, transporty z lotniska tam i z powrotem, ale też chcieliśmy wziąć na swój koszt, ale tylko i wyłącznie mieszkańców. Mamy to nawet na pismach mailowych, które do dziś chowamy. Były wysyłane takie pisma. Jeżeli chodzi o radnych, o włodarzy miasta, taka propozycja nie padła nigdy z naszej strony, żeby zapłacić za wyjazd włodarzy. Przecież to się z tym samym wiąże. Każdy by mógł powiedzieć, że Michnas zrobił wycieczkę w czasy do Rimini dla radnych miasta. Nigdy, powtarzam, nigdy w życiu nie proponowaliśmy radnym
i włodarzom miasta wyjazdu za nasze środki. W pewnym momencie w zeszłym roku usłyszałem od pracownika urzędu, że takie środki by się znalazły, żeby opłacić wyjazd. Wtedy jeszcze było to możliwe. Na dzień dzisiejszy jest problematyczne. Tam się zarząd zmienił w tym zakładzie i mielibyśmy problem ewentualnie wpuszczenia do środka, do hal produkcyjnych. Tego raczej nikt by nie chciał nikomu pokazywać, na jakich technologiach działa. Ale tu nie chodzi o to, co jest w środku, w murach. Tu chodzi o to, czy na zewnątrz, w odległości od ścian głównego budynku, powiedzmy 15-20 metrów, czy mamy zapachy. A tak jest ten zakład ogrodzony parkanem od ścian maksymalnie do 20 metrów. I można sobie wycieczkę w koło robić z trzech stron, bo czwarta strona przynależy też do tej firmy, która się rozbudowała. Obok tego mamy odległość nie dalszą, jak na tą chwilę mamy strony naszych sąsiadów za obwodnicy. To jest ta sama odległość. Są to domki jednorodzinne, są trzy restauracje w odległości 200-300 metrów, z parasolami na dworzu, są ogrody z basenami i uważam, że to nikomu tam nie przeszkadza. Tam po prostu trzeba jechać. Chciałbym znać, a do dziś nie znam odpowiedzi i przyczyny, dlaczego z tego wyjazdu nie skorzystano. Są maile, są dokumenty, że już mamy potencjalnych mieszkańców, którzy deklarują wyjazd, ale po tym czasie jakby ręką odciął, wszystko ucichło. A to było praktycznie miesiąc, pół miesiąca przed startem kampanii wyborczej. Jeżeli chodzi o zorganizowanie środka transportu i myślę o koszcie tego transportu na wyjazd do Włoch, Urząd Gminy posiada taki środek transportu, ale mały, może na 8 osób plus kierowca to 9. Klimatyzowany, można by było jechać, można by było na koszt gminy pojechać. Jeżeli byłaby to większa grupa, można liczyć z kierowcą 18 osób. Takie środki transportu są, czy to są dwie firmy na naszym terenie, które transportują. Można wynająć. W dwie strony jest to gdzieś około maksimum 3000 km. Gdyby nawet 3 złote, to jest 9-10 tysięcy złotych. To chyba uważam stać gminę, żeby ten środek transportu opłacić i ewentualnie jakieś dwa noclegi. Niechby to koszt był 20 tysięcy. A jak, o jakich korzyściach my mówimy? O jakich korzyściach my mówimy dla społeczeństwa, dla miasta, dla dobra, dla infrastruktury, dla wszystkiego. Trzeba zaryzykować, zainwestować, żeby coś zbierać. Stare przysłowie, rzuć do przodu, z tyłu znajdziesz, lub rzuć do tyłu, a z przodu znajdziesz. Tak trzeba. Trzeba ryzykować w życiu. Z czego ta nasza gmina ma brać środki na chodniki, na drogi? Jak wygląda to nasze osiedle po sąsiedzku przez drogę? To jest starsze niż 30-40 lat. Proszę zobaczyć drogi i chodniki. Po lewej stronie od nas wcale nie ma chodników. Po prawej może na prusa są, ale jak to wygląda? Z czego? To przejdźmy od razu do dochodu, który mógłby wpłynąć do gminy Pelplin w związku z wybudowaniem przez państwa tego zakładu. Czy państwo obliczali, jak kwotowo by się to prezentowało? Był stworzony w zeszłym roku i został złożony do burmistrza i Rady Miasta. Myśmy złożyli kilka egzemplarzy, żeby to tam powielono i żeby dotarło do każdego radnego, żeby to przeczytali. Wątpię, żeby wszyscy to przeczytali. Gdybym się zapytał któregoś z radnych, to wątpię, czy wie, co tam jest w tym raporcie. Tyle, co pamiętam, osoba, pracownik związany z finansami otrzymał takie polecenie i to chyba na którejś sesji, że ma sprawdzić ten raport, czy on jest realny z tym, co tam jest opracowanie na temat podatków, na temat ewentualnych kooperacji z innymi firmami, na temat podatków bezpośrednich, pośrednich z tego tytułu, na temat podatków, które już grupa Michna płaci na co dzień i w jakich ilościach. Nie ma odezwy. Bezpośrednie podatki, kwoty, które wpływałyby do budżetu gminy z tytułu tej inwestycji, to jest poziom nie mniejszy jak 300 tysięcy złotych miesięcznie. 3 600 000 rocznie. Potem trzeba zaznaczyć, że są jeszcze podatki, to każdy powinien wiedzieć, pośrednie, to znaczy z tytułu płaconego PIT-u. A nasza grupa płaci co miesiąc podatki dochodowe. Co miesiąc. I to w znacznych kwotach, sięgające kilkuset tysięcy złotych miesięcznie. A z podatków opłaconych do państwa gmina otrzymuje w postaci dotacji, tak zwane zwrotne środki, w ilości
około 38,5%, to jeżeli my z tytułu nowej planowanej inwestycji, z tytułu biznesplanu, który był zrobiony dla tej inwestycji, mamy założenia płacenia podatków w kwocie 12 milionów rocznie, 38% to jest prawie 5 milionów złotych. Między 4 a 5 dodatkowo pośrednich kwot. Jest tam wszystko pokazane. Tyle co pamiętam, łącznie to jest kwota gdzieś rzędu 6 milionów złotych, nawet 7. To na dzień dzisiejszy jest to 10% rocznego budżetu. Jeszcze raz chciałbym się dowiedzieć, skąd radni, bo to radni muszą zdobyć pieniądze i środki. Burmistrz ma je dobrze wydać, ale radni muszą dbać, żeby były skąd, z czego, z jakiego tytułu. Jeżeli w naszej gminie nie będzie działek przemysłowych, nie ściągniemy żadnego przemysłu, nie ściągniemy inwestorów. Nikt tutaj nie przyjdzie, nikt nie będzie w ciemno wkładał pieniędzy. Myśmy zaryzykowali. My mamy wydane grube pieniądze na tą chwilę i nie zrezygnujemy. Jeżeli trzeba, i 3, i 4 lata będziemy pracować i procedować. Czy decyzje urzędu, czy też publikacje innych osób w mediach społecznościowych są według Państwa w celu zbijania kapitału politycznego? Chociaż jesteśmy, co prawda, dość świeżo po wyborach już. To, co dotychczas czytamy, tak, na tych stronach, to, co się dowiadujemy, to, co od czasu do czasu otrzymujemy od, powiedzmy, znajomych, zainteresowanych tym tematem, uważać należy z naszej strony, że było to raczej dla zbicia kapitału politycznego w większości i na tą chwilę uważamy, że co niektórzy, można powiedzieć, rozpoczęli nową kampanię wyborczą, która będzie miała miejsce za 4 lata. Także są to jakoby inteligentni ludzie, poważni, kulturalni, ale to, co na co dzień można słyszeć, jak się wypowiadają o tej inwestycji, jaką mają wiedzę na dzień dzisiejszy o tej inwestycji, powiem krótko, żadnej wiedzy. Jest technologia, była do wglądu, jest do wglądu, można zapoznać się KIP-em, który był złożony, to jest karta informacyjna przedsięwzięcia w zeszłym roku, można zapoznać się z raportem oceny oddziaływania na środowisko w tym roku i z dodatkowymi składanymi wyjaśnieniami na zapytania Urzędu Gminy. Wątpię, żeby który z naszych radnych, powiedzmy, zapoznał się lub z osób, które wykazują, że jednak ich postępowanie jest na podłożu politycznym. I to miało miejsce w szczególności w zeszłym roku, a i w tym roku do tego samego nawraca. Czy prawdą jest, że inwestor posiada tą działkę przy obwodnicy na własność od około 2000 roku? Panie redaktorze, szczegółowo nie pamiętam, ale chyba tak. Mogę to sprawdzić i uzupełnić odpowiedź. Znaczy, nie był to jakiś niedawny zakup. Ale absolutnie nie. Absolutnie. Zakup tego terenu też nie był zakupem jednego dnia przy jednym akcie notarialnym. Można powiedzieć, jedną część nabyliśmy w tamtych czasach, a to dawne, dawne czasy, za poprzedniego jeszcze biskupa od kurii diecezjalnej. To część z tych 4 hektarów. Pozostałe kilka działek to między innymi była droga po przekątnej linii tego prostokątu, która leciała z dzielnicy Pulko na tą stronę i to były tereny, gdzie ludzie, mieszkańcy dzisiaj krzyczący, dbający o środowisko, postanowili z tego terenu zrobić wielkie wysypisko śmieci. Były tu i sprężyny, i stare łóżka, i stare lodówki, i stare jakby wyposażenia toalet. Tu było wszystko, szkło, nie szkło. No skąd to było? No przecież nie ubliżając, ale z bliska. Na teren, który my żeśmy potem nabyli, za własne pieniądze zrekultywowali, wywieźli, wymienili ziemię. Podczas budowy obwodnicy zostało wszystko powymieniane. Ten teren myśmy sami zrobili. Był kupowany w częściach, stworzony był prostokąt z tego. Na dzisiaj jest to 4 hektary. Czy na tej działce, tutaj przy skrzyżowaniu ulicy Podgórnej z obwodnicą Pelplina, czy ta działka jest przeznaczona pod tą właśnie konkretną inwestycję, o której rozmawiamy? Jeżeli chodzi konkretnie o działkę, na której teraz jest to procedowanie, jest działką, która posiada walory pod wszelkie inwestycje.
produkcyjne, magazynowe, a nawet z dopuszczeniem inwestycji, działalności uciążliwych, ale w granicach, w obrębie działki, tak? Natomiast czego nie można, to nie można zabudowy mieszkaniowej. Tematem na sesji 10 lat temu procedowana czy zatwierdzana konkretnie pod tą inwestycję. Wtedy nie myśleliśmy w ogóle o takiej inwestycji. Była potrzebna działka na przyszły rozwój, bo tu nie mamy już miejsca, żeby się rozwinąć w tym obecnym. Czy według Pana zasadne jest porównywanie działalności o podobnym profilu około 30-letniego przedsiębiorstwa z Uśnic do planowanej przez Państwa, jak to Państwo prezentują, innowacyjnej inwestycji? Szanowni mieszkańcy, szanowny panie redaktorze, nie powinienem się wypowiadać na temat innego zakładu, czy ten zakład spełnia, czy nie spełnia. Uważam, że spełnia, bo gdyby nie spełniał, nie prowadziłby dzisiaj tej działalności. Natomiast pan redaktor zaznaczył około 30-letni. Ja uważam, że z 50-60 lat. 30 lat mamy demokracji, a to jest zakład po byłym przedsiębiorstwie komunistycznym Bakutil. Bakutil istniał za czasów komunistycznych i to było przedsiębiorstwo państwowe. Tam instalacje technologiczne, nie mogę powiedzieć, że są sprzed pół wieku. Wiem, że firma, ta, która tam prowadzi działalność, prowadziła i prowadzi cały czas inwestycje w technologię, ale zapewniam, że takiej technologii jak tu na pewno w takiej konfiguracji jak nasza tam nie ma. Tak ustawionej, tak dobranej i powiedzmy w systemie, w bypassach, w zabezpieczeniach i o dbaniu o ekologię. Ja osobiście mogę powiedzieć, byłem tam też powiedzmy kilkukrotnie i nie czułem żadnego fetoru. Jak już, to czułem zapach tej karmy dla piesków. To jest specyficzny zapach tej mączki. Ale to może to spowodowane jest tym, że ten zakład stoi za lasem. Trzeba kilka kilometrów jechać drogą asfaltową przez las. Konkretnie ta droga była wybudowana do tego zakładu. I tam może coś działać, nie działać. Oczyszczalnia jest konwencjonalna, otwarta, nie jest taka jak u nas. Po prostu nie chciałbym wnikać w szczegóły. Ja osobiście nie ręczyłbym za to przedsiębiorstwo. Ja mogę poręczyć za to, co ja będę budować. Tu jestem pewny. Jeżeli ten zakład tam pracuje, to znaczy, że ma do tego uprawnienia, a nie mnie to kontrolować i badać. Wspieraj portal Kociewie Online przez patronite.pl.